Jacek, misja jaką masz do wykonania to zlokalizowanie Mateo Szyszki. Pożyczył pieniądze i do tej pory nie oddał. Jesteś zdany tylko na siebie. Żeby się dostać do apartamentu, musisz zdjąć jego kobietę, Julkę G. Właśnie wróciła z zakupów. Uważaj, Mateo uzbrojony jest w 2 2x4. Powtarzam, w 2 2x4. Powodzenia. Bez odbioru. Premiera filmu Polak w Chicago 3 jest częścią maratonu filmowego, jaki odbędzie się 25 września w sobotę w Copernicus Center. O godzinie 18 zapraszamy na niepokazywany dotąd w USA film Weekend w Opolu z udziałem Artura Barcisia. O godzinie 19 spacer po Częstochowie. Ten film również będzie miał tego dnia swoją amerykańską premierę. W filmie występuje znany i lubiany aktor z Polski Piotr Machalica. Na koniec Polak w Chicago, część 3 i ostatnia. Na projekcji obecny będzie reżyser i osoby występujące w filmie. Projekcja zacznie się punkt 20. Oto informacja o dodatkowych pokazach filmu Polak w Chicago 3 i spotkaniach z reżyserem w różnych częściach miasta. I tak, pokaz przedpremierowy w DK Cafe 23 września, czwartek, godzina 19. Drugi pokaz przedpremierowy w Szałasie, jedyny pokaz na południu, 24 września, piątek, godzina 19. Oraz pokazy dodatkowe, Cafe Prague, 26 września, w niedzielę o godzinie 16 i tego samego dnia, czyli 26 września, w niedzielę w Martini Club przy ulicy Central o godzinie 19. Bilety tylko $5 na każdą z projekcji w wyżej wymienionych miejscach. Informacja i rezerwacja pod numerem telefonu 847 207 1018.